Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Cino, witam was w kolejnym odcineczku z The Sims Historie z Bezludnej Wyspy. I teraz, pierwsze co widzicie, to jest chatka. Pewnie myślicie, skąd ona się wzięła. Ano stąd, że poprzedni odcineczek nagrałem z wyłączonym fuckerskim mikrofonem. Nawet nie wiecie, jak się wkurzyłem. Myślałem, żeby dograć do niego głos, ale wtedy to by było takie sztuczne i sam w sumie nie wiem, co tam robiłem. Znaczy, musiałbym to oglądać, to wiadome, ale... To nie byłoby to samo i to by było do dupy według mnie, więc po prostu wam powiem, co się stało. Stało się mianowicie to, że znaleźliśmy linkę do tratwy, związaliśmy ją i teraz musimy ją zbudować do reszty, czyli żagiel. I znaleźliśmy tą chatkę właśnie, cienistą lagunę, znaleźliśmy też klejnot dla naszego bożka, który nam brak, którego nie było i przez niego dostaliśmy chorobę i właśnie przez tą chorobę dostaliśmy się tutaj do tej chatki po jakieś tam lekarstwo. Dzięki temu lekarstwu nie umarliśmy i teraz no właśnie mam tą chatkę, gdzie musiałem ją wyposażyć w 3 losowe przedmioty, gdzie już to zrobiłem. Możecie zobaczyć sobie tą chateczkę, tu mam jeszcze takie coś, co nam deszczówkę zbiera. I tą chatkę, czekajcie, zobaczcie sobie, dokupiłem prysznic. Zrobimy tak, dokupiłem prysznic, tutaj ten blat i do tego jeszcze to coś, tutaj kibelek. Łóżko, pochodnia, ta pochodnia i ta szafka już były i tutaj ten stolik z tym też były, więc tutaj jest lajcik. Zbieraj papaje, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Dobra, złaź, no właśnie, zbieraj jeszcze raz. Idź rąb. Dobra, w każdym bądź razie, czekajcie, to teraz tutaj powędkujemy sobie. Może złowimy jakąś grubą rybę. 1250 jedzenia potrzebujemy, żeby mieć dobrą aspirację. O lol. Ej, on ją zjadł od razu, czy co? Nie wiem, w każdym bądź razie... czekajcie, tu mamy... wodospad, tutaj coś... I... kurczę. Chciałem sobie kupić tutaj jeszcze... ten do kawy, jak to się nazywa? No, wiecie, o co chodzi. Mikser, tak, mikser do kawy. Jak jestem głupi, ekspres do kawy chciałem sobie kupić. Ale niestety go nie kupię, bo nie mam hajsów. Jak widzicie, kibel stoi obok mojej szafki, ja nie mogę. W burzy łowi ryby, patrzcie jaki hardcore. Ja na twoim miejscu bym poszedł, wiesz co, przespać się. Śpi w piżamie. Fajnie, że teraz mam łóżko, nie? No, normalnie jestem teraz koks. Ty, a ty może... Możesz ryby łowić? Nie możesz! Nie możesz łowić ryb! Co z ciebie za orangutos? Możesz się przespać? Też nie. Możesz wleźć na drzewo? Możesz. Aha, ty możesz tylko zjeść papaję, serio? I nic więcej nie możesz z nimi zrobić? Kurczę, szkoda. Dobra. Teraz czekajcie, skoro ten śpi debil, to... Aha, teraz do pracy będziemy musieli iść. Będziemy musieli iść. Ciekawe, czy będę mógł mieć dziecko z moim orangutosem. Hehehehe, to by było naprawdę śmieszne i głupie do końca. Tutaj mogę rozpalić ogień, więc idź rozpal ogień. Idź się przebierz w ubranie codzienne i tutaj zjedz śniadanie. Kebab z owoców tropikalnych? Mogę go zrobić? Wow! No właśnie, Cino, wyruszaj, już. No i poszedł do pracy właśnie. A to może by trzeba było zgasić. To czekajcie, to nasz orangutus chyba to zrobi. Nie może! O lol! To teraz on musi iść do pracy. Super. Wszyscy poszli. Aha, samo zgasło. No tak. Hehe, fajnie. No dawaj. Ile on w tej pracy będzie siedzieć? Ale zasoby przyniesie. O, to będę mógł sobie ekspres kupić. Super. Super.
czekajcie, teraz tryb barteru, bo chcę sobie teraz ten ekspres kupić. Czekajcie, to było to czy to? To staromodny ekspres do kawy, a to co to było? Aha, palenisko. A tu jest grill dymiący. Dobra, więc tak, kupimy sobie ten... Nie, w innym jakimś kolorze, w tym chyba. PH minus 1, energia 3. O. A fuck yeah! Kupiłem sobie ekspres do kawy. Mogę się napić kawy? Mogę żonglować kubkami. Ej, co to za chmura tam była dziwna? O kurde, ej, weź jakby jaka burza, ja nie mogę. A, ten se idzie po deszczu, a co mi tam? Już tą kawę wypijeś, czy co? Wypiję się już? Serio? Wypij kawę. Teraz dopiero będzie ją pić, serio? Yummy. Jakie pyszne. Ty, kubek postawiłeś na ziemi. Posprzątaj to teraz. Jak to nie możesz tego posprzątać? Serio nie możesz tego posprzątać? Aha, chyba wiem dlaczego. Bo ja potrzebuję... 125, are you fucking kidding me? To ten kubek tak będzie tutaj stać teraz? Nie mogę go odłożyć gdzieś na... Nie mogę. Dobra, to czekaj, bo tutaj mamy to, porąbiemy to, będą jakieś zasoby. Tutaj coś mogę jeszcze porąbać. O, czekajcie. Mamy książki. O, co to jest? Ochlap, kogo mogę ochlapać? Czekajcie, właśnie miałem to rozwinąć. Aha, to teraz zabawa rośnie, no dobra, spoko. Ale tobie się chce lać, człowieku, więc teraz tutaj pójdziesz najpierw spuścić wodę, a potem go użyjesz i potem znowu spuścisz wodę. Ale to jest cudowne. To jest takie cudowne. Ale leje. Nie spuścił, a nie, pan spuścił wodę. Patrz jaki dobry. Więc tak, tutaj musimy się wyruszyć na badanie z Bożkiem. No właśnie, to był nasz cel w tamtym odcinku, który się niestety nie pojawił. I to jest rozdział 7, jakby co. No właśnie, nie wspomniałem chyba. I oczywiście też nie włączyłem sobie stopera, co by było najlepsze, więc teraz go włączę. Pewnie odcinek gdzieś trwa z 5 minut, dajmy. Więc tak, podpowiedź. Aby wyruszyć na badanie terenu z Bożkiem, kliknij na niezbadanym portalu do dżungli i wybierz opcję badaj. Na parceli pradawnej kapliczki najpierw kliknij na łodygach bambusa i wybierz opcję zetnij. Następnie kliknij na małym ołtarzu we wnętrzu ruin kapliczki i wybierz opcję ustaw Bożka. Uwaga, aby to wykonać podczas podróży do pradawnej kapliczki w twoim wyposażeniu musi znajdować się posążek. Tak, trzeba najpierw po niego wrócić, więc tak, mapa... Lecimy tu, plaża rozbitków. Bierzemy posążek i będziemy, kurczę... Wiecie co będziemy robić? Nie, ja też nie wiem. Ha, ja wiem, wezmę posążek. Jestem taki śmieszny. W ogóle nie wiem, czy ktoś to ogląda. Oglądacie to do całości? Oglądacie to w całości? Bo nawet sam nie wiem. Patrzcie, tu jeszcze moje rzeczy są. Mogę to sprzedać. Czekajcie. Nie mogę tego sprzedać, serio teraz? Nie mogę tego sprzedać. Ach, szkoda, gdzie ten... On jest ze mną teraz? Serio? Czekajcie. Sprawdzimy w ekwipunku. Ta, jest ze mną, mam zaginione tiki. I kufer mój mam. O. I mam kamień, rysiek. Patrzcie, jak cudownie. Więc teraz wracamy do naszej cienistej laguny. Widzieliście, jaka ta mapa jest wielka. Ile nas czeka przygód. Woo, fuck yeah. Dobra, dawaj tutaj szybko. Umilam wam czas, kiedy to się ładuje, wiem. Czekajcie, bo tutaj możemy ustawić sobie nasz kufer. Tryb barteru. Nie, wróć. Tak. Nasz tryb barteru i nasz kufer możemy ustawić sobie...
Dlaczego to się nie odwraca? Będę płakać. Nie mogę tego odwrócić. Dlaczego? Serio, trochę nie w tą stronę. Mogę go tu gdzieś postawić? Pewnie, że mogę. Obok paleniska. Kufrze postawię cię na podwórku. Byłeś niegrzeczny. Smaż się teraz. Patrzcie, ile tu jest jeszcze odstępu. O kurczę, a ja nawet nie zauważyłem, że mikrofon już jem. Hehehehe, ale śmieszne. Nie no. Co to? Co to? Deszczówka? Mogę ją teraz blokować? Kiedy będę mógł ją odblokować? Bo nie wiem. Co to mamy? Za 3,5 tysiąca? Za 5 tysięcy? Nie wiem, w każdym bądź razie chciałbym postawić ten głupi kufer, ale nie mogę. Ty, nie to. Ty nie stawię naszego tiki. Tak mogę postawić, ale tak już nie mogę. Are you fucking kidding me? Mógłbym coś z tego wywalić albo zrobić jakieś przemeblowanie takie fajowskie. Mogę tu postawić, ale nie wiem, czy mi nie będzie czasem zagradzać drogi. Do mojego domu. Czekajcie, postawię wszystkie ściany, żem postawił. Ha, fundamenty widzę. Chyba nie będzie zagradzać z tego, co tutaj widzę. Czekajcie, zagradza? A nie, nie zagradza. Stoi sobie spokojnie nasz kuferek. Dobra. Więc czekajcie, tutaj gdzieś były niezbadane tereny. Tylko gdzie one były? Tam jest czerwona strzałka. Znaczy żółta. Gdzieś tu była czerwona, no nie? Czy nie? Czy nie? Czy nie? Czy może to na to muszę kliknąć? Badaj. Dobra, to badamy. Dobra, to zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Nasz Bożek idzie za nami. No dawaj. Pradawna kapliczka. Aha, i my musieliśmy coś tam na tej kapliczce zrobić. Bo nie pamiętam, czekajcie. Czy to było coś tam z tym Bożkiem, że musieliśmy coś ściąć i potem go postawić? A mikrofon jest włączony. Ciągle tak patrzę na ten mikrofon i się zastanawiam, czy jest włączony, ale jest włączony. Bo znowu nie chcę mieć takiego faila jak przedtem. Dobra. Wow, w tej zrujnowanej kapliczce jest ołtarz, a na nim miejsce, gdzie pasowałby szpadel. Najpierw trzeba to wyciąć, kolego. Tak więc zetniemy. A ty streszczysz ruchy. Patrzcie, jak tnie! Ale jedzie z koksem. Skubaniec. I potem ustawimy Bożka. Czekajcie. Okej, dobra. I teraz ustawiamy. Ej, nie, bo jest noc. Nie, noc, zjedzą nas wilki. Ło, co się stało? Ej, weź powiedz. Coś się otworzyło. Hej, po co komu telewizja, gdy się ma tajemne przejścia przez pradawne mury? Sprytni wyspiarscy architekci, wygląda na to, że zostaniesz tutaj szpadel. Było fajnie, nie licząc tego, gdy próbowałeś mnie zabić. To ta choroba. Nie martw się, przebaczę ci, chyba. Nie chcę go zostawiać, ale muszę iść dalej. Ocalenie może czekać na mnie po drugiej stronie tych wielkich drzwi, tych dziwnych wielkich drzwi, ta. Podpowiedź, jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest za murem, kliknij na ukrytym portalu i wybierz opcję badaj. Badaj. I zobaczymy, co tam jest. Jałowy brzeg. Wywalił mi pewnie na drugą stronę rzeki. Nie lepiej było przejść czekajcie, jak to się mówi? Po brzegu, o! Nie lepiej było przejść po brzegu, żeby dojść do jałowego brzegu. No nie lepiej. I teraz pewnie jakaś simka tutaj wyskoczy, albo jakiś dziwny orangutan. O! Simy! Kugawa? Kto was znalazł? Co? Ludzie! Ludzie, co z nami? Nie chciałbym wam nic mówić, ale...
Co? Co jest laseczka? Porozmawiać z ocaleni. Co oni tu mają? Można ich okraść? Nie, oni mają jakąś dziwną wioskę taką. Czekajcie, ja chcę jakąś laseczkę. Wybierzemy sobie najlepszą. Czekajcie. Czekajcie, murzynkę bierzemy, czy jaką? Czy może blondynę? Którą bierzemy? Weźmy sobie. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ta chyba jest ładna. Emma. Jaka? Długonos. Sandra Stodoła. Jakaś gitara. Ja chcę tą Emmę. Ja chcę Emmę. Super, że cię to bawi, ale ja chcę. Patrz, jaki obrażony mój Sim stoi. Bo mu Emmę zabrali. Super, super, ale ja chciałbym Emmę. Au, coś mi w kolanie strzeliło. Ty mogłabyś mi oddać tą Emmę? O, super. Zawołaj. Dobra. Porozmawiamy, pogawędka. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie! Kto to dowodzi? Staruszek od jedzenia? Słuchajcie, czy nie powinienem... czy nie powinien już być z powrotem? Umieram z głodu. Powinienem napisać książkę pod tytułem Dieta na bezludnej wyspie. Możesz jeść wszystko, co chcesz, poza normalnym jedzeniem. Powinienem? To co, to jest transwestyta? Myślisz, że Robert ma dziewczynę? Ej, moje kung fu... Nie chcę nic od kamienia. Moja Emma mi ucieka! Co ona robi? Położyła się spać serio? Oto tą poderwiemy. No to tak zrobimy. Ej, jo, 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 mój Sim uciekł. Ty, ona też poszła spać, czy mi się wydaje? Gdzie ona poszła? Hello? Laska, gdzie poszłaś? A tu poszłaś. Zabawiaj, dowcip. Potem porozmawiasz, pogawędka. A więc, co to jest palma kokosowa? No cóż, kokosy i tak wiszą za wysoko. Wiem, że, zawieziesz mnie do domu, do mojej rodziny. Mam nadzieję, że jeszcze przed comiesięcznym spotkaniem klubu ogrodników. Ty, laska, nie będziesz miała rodziny. Ja jestem twoją nową rodziną. Ha, 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 fuck ya. Ej, tu wszyscy śpią? Nie no, młodego nie będę podrywać. To on sobie poderwę. Zrobimy tak. Do tego jej poschlebiamy. O, czekajcie, czekajcie. Poschlebiamy. I do tego pozabawiamy jeszcze. Nie będę podskakiwać. I porozmawiamy. No. Czy wy cokolwiek jedliście? Oczywiście, starszy pan przynosi nam jedzenie. Czy jest tu teraz? Nie, chyba znowu bada okolicę. Poprosiłam go, żeby przyniósł mi zwierzaka z dżungli. Coś, czego Henryk nie zje. Rozmawiaj. Czyli o niczym innym jako jedzeniu nie gadają. Hej, przepraszam za kiepskie powitanie. Myślę, że stres zaczyna udzielać się wszystkim. Jestem Robert. Strasznie się cieszę, że się pojawiłeś. Ten Henryk to nudziarz. Nigdy nie chce się tym bawić. Zacząłeś budować tratwę? Nie, to raczej praca, a nie zabawa. Może później do tego wrócimy. Okej, no porozmawiałem z nimi wszystkimi. No i co teraz? No i co? Wszyscy poszli spać, a ja o niczym nie wiem. Serio teraz? Dobra, to trzeba będzie wrócić w dzień, po pracy. Nie mogę! Nie mogę wrócić do domu. What the... Kurczę. Ja nie mogę wrócić do domu. Dobra, moi kochani, zakończymy sobie w tym miejscu odcineczek. A tu jest jeszcze ten cały Henryk. No dobra, tak więc zakończyłem sobie w tym miejscu odcineczek. Będzie dość krótki, bo chciałbym jeszcze coś jeszcze nagrać, więc wiecie.
Albo w sumie to czekajcie, nie, porozmawiamy sobie jeszcze z tym Henrykiem, a jeżeli słyszeliście dzwonek do drzwi, to moja mama przyszła i wiecie, i tyle, no. Tak więc, czekajcie, tutaj sobie porozmawiamy, kim jest gość, który kieruje tym przedstawieniem. Ja, to chyba ja, tak, ja jestem Henryk Nalewka. Na pewno mnie słyszałeś, no fajnie wyglądasz. Ten błazen nie potrafiłby bez czyjejś pomocy zejść nawet z areny cyrkowej. Cieszę się, że cię widzę, niepokoję się od tego starszego pana, jak on się nazywa? Profesor Hardy, nie musisz przejmować się tą starą hieną, on tu się doskonale czuje, idę poszukać Hardego, powinieneś tu pozostać i robić swoje. Dobry pomysł, słuchaj, jeśli go znajdziesz, przyniesiesz nam trochę jedzenia? Nie. Aby znaleźć profesora Hardego, przejdź do niezbadanego portalu do dżungli i wybierz opcję badaj. Znajdziesz się na moczarach, znajdź portal do dżungli, przed którym znajduje się stosik kości, a następnie kliknij na portalu badaj, wybierz opcję badaj. Co? Następnie kliknij na portal i wybierz opcję badaj. Jezu, już mi się plącze. Dobra, więc w tym momencie zakończymy sobie jednak ten odcineczek, bo pewnie już trochę trwa. Nie wiem, u mnie tutaj 13 minut, ale pewnie gdzieś tak z 18 ma, bo ja wiem. No, tak więc zakończymy sobie i powrócimy w następnym. Jeszcze raz was przepraszam za to, że was tam ominęło jakieś 20 minut tego nagrywania, którego wywaliłem po prostu, tego nagrania, które wywaliłem. No niestety, no tak wyszło. Tak więc no co, dzięki wielkie za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało i że... No, przepraszam, że w następnym odcinku będzie jeszcze większy progres. Tak więc trzymajcie ciepło, cześć!